Hejo, hejo, robaczki, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ten piękny podwieczór, czyli wieczór. Ja oczywiście nie umalowana, tylko pielęgnacja na twarzy. Oliś, masz, idź weź, poczekajcie, tylko Oli kupi mleko. Nie, po co? A, nie zamknięcie. Czekajcie, szybko. Tak, jest? Wszystko dam? Poczekam na Ciebie. No, także ja... Dobra. Także ja odzywam się, słuchajcie, do Was, bo idę na tamten adres, żeby sprawdzić korespondencję, ponieważ część już rzeczy się prostuje, jeżeli chodzi o to załatwianie tutaj, te takie moja cena za te takie, wiecie, jeżdżenie po tych urzędach w końcu się opłaciła, że tak powiem, czyli wychodziłam swoje, podezgrzona, zaraz, w każdym razie idę właśnie na tamten adres po to, żeby Oli poszła o mleko. Idę po to, żeby właśnie zobaczyć, czy jest list, na który miałam czekać, bo chcę sprawdzić, czy wszystko się zgadza z tym listem. Jeżeli się coś nie zgadza, to jeszcze jutro jadę znowu do urzędu i znowu będę to w takim razie wyjaśniać. Stąd właśnie nie chce mi się, ale muszę. Jak to się mówi, nie chcę, ale muszę. No i pomyślałam, że zacznę Wam właśnie nagrywać kolejny vlog, bo ostatnie dwie części właśnie już są u Was na kanale, więc siłą rzeczy teraz w sumie będę bardziej vlogować niż nagrywać Wam filmy stacjonarne z racji tego, że no się przeprowadzamy i zanim u Tomka się, wiecie, jakoś porozkładamy i zanim wszystko poukładam sobie po swojemu i w ogóle odnajdę się w tej sytuacji, to trochę nam to zajmie, dlatego na pewno będą bardziej vlogi niż takie filmy stacjonarne. Ale postaram się też nagrywać coś stacjonarnie, może bardziej, nie wiem, może wieczorem, jakąś się zajmie dziećmi, nie wiem, coś będę wymyślać, w sumie nie dziećmi, tylko w sumie będę z Gracjanem, więc nie powinno być źle. Jedzie Oli z mlekiem, no i teraz będziemy to nieść, kurczę, hej. No, także taka situation. I co, jeżeli ktoś by pytał, to jest sweterek właśnie z Shein. Sweterek z Shein, no nie dobrze pamiętam, to było Shein. No, mama, weź mleko. Taka pomocnica. Zobaczcie, będzie sobie jechała na hulajnodze, a mama dźwigać. Teraz schowam je tu w krzak i będę wracać, tu wezmę. A, to skipu. No, zobaczcie, jaką mam stylizację wsiową. Stylizacja typowo wsiowa, bo po wsi idę. No, wziąłam okularki, nie wiem po co. W sumie to wiem po co, bo nie chciałam straszyć fejsem, bo mam, nie mam zrobionych brwi i nie mam pomalowanych rzęs. A w sumie same rzęsy, jakbym pomalowała, to bardzo dużo zmieniają. No, także w Polsce jest 8, u nas jest prawie 9 w tym momencie. Czy która? Tak, prawie 9. A to sorry, w Polsce 10. To co mnie zmylasz? No, dzisiaj oczywiście meczyk. Ja obstawiałam za Francją. Się nie pomyliłam, Gracjan obstawiał za Francją i jest piękny wynik, że Francja jest mistrzem, No, to już koniec zachwytów, szkoda, że nie my, albo ewentualnie Anglia, trudno, no te flagi już możecie pozdejmować, nie udało się niestety, teraz Wam pokażę, flagi, wszędzie flagi, w autach flagi, na autach flagi, na sklepach flagi, pod sklepami i w ogóle i w szczególe. No chodź, niebo jest bardzo ładne, ręka już mnie trochę boli, także za chwilę skończę paplaninę. No i co, my się przeprowadzamy, tak jak powiedziałam już wcześniej, teraz, dzisiaj właśnie w sumie z jakieś 2-3 godziny temu Tomasz pojechał i nie wiem, jakaś stuczka. Tomasz właśnie pojechał z 3/4 naszymi rzeczami, ale ładne tam, przebija się zachód, subcio. No, także wziął już większość rzeczy. To, co już nam zostało, to po prostu przechwycimy w piątek. I w piątek prawdopodobnie wieczorem już będziemy spadać. O, paczka wielka, chmura. No, będziemy spadowywać, słuchajcie. Idę tutaj zobaczyć, jeszcze może jak mi się uda, jak nam nie zajumali niczego z kanciapy, to jeszcze coś wezmę. Wiem, że są pająki, bo widziałam i są wielkie. I się boję strasznie, nawet Wam pokażę, jak tam będę. Pokażę Wam z bliska pająka, ale piękny zachód słońca, patrzcie. Śliczny. Czekajcie, Oli chce zrobić zdjęcie, to dam i zrobi sobie zdjęcie. Ja też zrobię dla Was na Insta i się do Was jeszcze odezwę. No i hejo, hejo, przybywam. Właśnie wróciłam do domku, słuchajcie, i uznałam, że jednak dzisiaj nagram Wam po prostu haul. Ten zaległy. Mam nadzieję tylko, że będzie tu wszystko dobrze widać.
że nie poleci mi telefon. Za tło przepraszam, ale niestety siedzę już naprawdę w kartonach, już takich w sumie coraz mniej, ale tu gdzieś deska, tutaj kosmetyki, które będę brała, tu ciuchy, które wiem, że mam przygotowane. Także jest jeden jeszcze wielki rozgardiasz, więc nie chcę tam Was narażać, zresztą to jest vlog. To Wam pokażę, zobaczcie jak to wygląda, no i jak mam Wam takie tło. Słuchaj synek. Nie, bo mnie wypipka. Nie mogę! Wypipka mnie. Poczekaj, zrób przerwę, idź zrób płatki. Ja sobie też zaraz zrobię, jak nagram. No, także generalnie chciałabym Wam tylko pokazać tak na szybko haul. Popijam sobie maślankę, słuchajcie. Czy kefir? Kefir czy maślankę? Co? Co? Mogę z majonezem? Możesz. Kefir czy to maślanka? No, kefir naturalny sobie popijam. Tak miałam ochotę ostatnio z Tomkiem i kupiłam właśnie. Tak rozmawialiśmy, że chcielibyśmy. Aż w końcu kupiłam. Także z tyłu tylko macie na drzwiach, na wieszaczku kieckę z JJ's House, która czeka na try on, ale chciałam Wam zrobić fajny jakiś scenerii, więc na razie ją trzymam. No i pokażę Wam, to będzie haul na razie taki kosmetyczny, bo tego będzie troszkę, więc może taki odzieżowy Wam oddzielnie pokażę, bo szczerze to z odzieżowych dzieciaki już te rzeczy noszą i będzie mi nawet ciężko. Tomasz też swoje rzeczy wziął. Powiem Wam po prostu tylko co i na vlogach i tak będziecie wszystko widzieć. Także kosmetycznie było w Butcie, było w Superdrugu. I to wszystko. I to wszystko. Także rzecz pierwsza w ogóle na wierzchu leżała, to akurat Oliwia dokupiła, są to wkładki, to tutaj opisu nie trzeba. Rzecz, jaką ja zakupiłam na promocji za 7,50, normalna cena regularna tego produktu, tego akcesorium. Słuchajcie, to bodajże powyżej dwóch dych chyba, prawdopodobnie z number 7. Jest to nic innego jak Heated Eyelash Curler, czyli taka zalotka na ciepło podkręcająca rzęsy. Wiecie, że ja mam ubogie rzęsy i w sumie to chciałam dla przetestowania i powiedzenia Wam, czy to po prostu zdaje egzamin, czy też nie. Włączamy, świeci się czerwone światełko i to się nagrzewa, 30 sekund odczekujemy, przeczesujemy sobie rzęsy, po czym jak skończymy, dopiero możemy po 30 znowu sekundach zamknąć opakowanie i zaaplikować sobie tusz. Oczywiście tusz polecają z number 7, no to wiadomo, to tutaj jakby nie podlega żadnej dyskusji, dlaczego tak, a nie inaczej. Więc to jest rzecz, którą kupiłam na takim stoisku z promocjami, po prostu do grzebania, takie grzybalstwo. Także jak widzicie, 7,50 taki gadżet. Rzecz, jaką kupiłam, sorry, jeszcze był TK Maxx. Rzecz, jaką kupiłam w TK Maxxie, jest to coś, co podpatrzyłam już na YouTubach i na pewno widziałam coś, może nie ten produkt chyba, chociaż nawet nie pamiętam, ale na pewno jakiś produkt, a w ogóle jeżeli chodzi o Pixi, to na pewno u niej widziałam tonik, zachwalała bardzo tonik. Mówię oczywiście o The Pink Rook, czyli o Kindze. Także Pixi by Petra. Tata pisze do Ciebie. Ja? Oli, włącz telefon, tata do Ciebie pisze. Także Pixi by Petra, mamy tutaj Luminizing Lovelies. Takie coś, paletka po prostu pełen glow. Zobaczymy, może ten będę mniej używać, chyba że gdzieś może nad ustami. A właśnie, sprawdźmy sobie może. Tak, nie no, może, nie no, dobra, niech będzie ten. Fajnie się to nabiera. Czekajcie, żebym widziała. Nie, jest mocny. Oczywiście tutaj mam jeszcze przyciemnione światło, ale będzie dobrze. Będzie Pan zadowolony chyba, słuchajcie. Nie widzę teraz za dużo z konsystencji, bo jest naprawdę tutaj dość ciemno. Także to jest rzecz pierwsza, jaką Wam tutaj pokazuję, kosmetyczna. I to kosztowało... Ciszej myszki! Oli, dajcie mi nagrać! Z 22 na 9,99, więc taka rzecz. Oli, włącz telefon, tata pisze. No to już. Kolejna i tu tylko trochę żałuję, że nie wzięłam różowego. Tak się skusiłam na ten niut, potem przyszły dzieci, ja chciałam tak szybko i zobaczcie, i to jest coś takiego. Ogólnie jest to niby taki lip gloss, ale plumperowy, który daje takie niby, wiecie, optycznie niby powiększa usta, ale jest nudziakowy i to nie jest do końca fajne, dlatego... Oli, zgaś!
I to nie jest do końca fajne, dlatego że, no, że jest, wiecie, nudziakowe i mam wrażenie, że mnie to przygasza, że moja taka, wiecie, że ja tak wyglądam jak trupek trochę. Ale jest to wunder, nie wiem, czy dobrze to mówię, ale pewnie możecie mnie poprawić, oczywiście. Wunder 2. Wunder 2, Wunder Kiss, Lip Plumping Gloss Nude. Plump lips in under 2 minutes. No, także faktycznie gdzieś tam one przez ten błysk wydają się być. Nie wiem, jak was tu ustawić, żeby mnie było lepiej widać, bardziej tu przy świetle chyba. Jednak, nie wiem. A może tak? No wiem, że ciemno, lampki, wszystko już po prostu jest w torbach, wszystko pozanoszone. Piszesz do taty? Dobrze. No, także rzecz kolejna i to kosztowało, słuchajcie, to było najdroższe, bo to kosztowało 17,95. Także no comment, no trochę żałuję, że nie różowy. Tylko że rzecz I Heart, I Love Revolution, Unicorn's Heart, tą paletkę taką holograficzną, tu macie kolorki, oczywiście przyjdę do Was. To jest coś na wzór tej Dragon's Heart, no i właśnie taka paleta z takimi kolorkami. Przyjdę do Was w osobnym filmiku z oczywiście swatchami, może z makijażem, z testem, pokażę Wam tylko sztosowy kolor. Ja po prostu nie mogę z tego koloru, słuchajcie, nie wiem, czy się tu czymś wytrę. Wow. Takie coś i ja to w ogóle widzę u siebie, słuchajcie, na całej powiece, naprawdę, coś fantastycznego. Zobaczymy, nawet jeżeli miałabym to paluchem aplikować, to no sztos, po prostu ten cień jest sztosowy. Ja już oczywiście sobie ją swatchowałam, bo pokazywałam Tomaszowi, także super fajna sprawa, 6 chyba funtów i jest oczywiście promocja 3 za 2, dlatego też tak jest, a nie inaczej. Oczywiście dostałam badziewne te takie cyrkonie, może Wam wykorzystam, jak mi się nie rozkleją, tak jak poprzednie. Rzecz kolejna, Oli wybrała Imperial Lather i to jest ten Refreshers. Słucham? Za chwilę. Refreshers i to jest żel pod prysznic, słuchajcie, taki shower cream w sumie. Pachnące jak te takie cukierki, te oto takie. No, już tutaj widać. Także fajna rzecz, niech już sobie używają. Oli wybrała sobie znowu Cool Strip, Colgate pastę. Pasta Colgate, także od razu powędruje na górę do łazienki. Rzecz kolejna, to było w budzie, więc to oddzielnie. To jeszcze było w. A, jeszcze w Debenhamsie. No, zaszalałam, ja zaszalałam. Jeszcze będzie jedna rzecz, po którą muszę iść, jechać jutro, a że będę w Stoku, no to po nią zajdę. No i to będzie sztos z moich zakupów, słuchajcie. Parę tu jest inspiracji, słuchajcie, YouTube'owych, bo się zainspirowałam YouTube'em, bo tak naprawdę to tych rzeczy nie widziałam wcześniej. Dopiero na kanale u niektórych z dziewczyn podejrzałam te produkty i ich szukałam. Także jak widzicie, dzięki YouTube'owi można naprawdę nabyć fajne rzeczy. Dobra, to jest, słuchajcie, to jest Debenhams. To jest jeszcze Boots, ja tak sobie podzielam. To był Boots, to był Boots, to był Boots, to był jeszcze Super Drag i to był Boots chyba. Także Super Draga jeszcze chyba tylko te dwie rzeczy. Słuchajcie, zakupiłam właśnie takie sticky i są to sticky z L'Oreala. Ja wcześniej ich nie widziałam, dostrzegłam je na kanale u Ady. Ada robiła bodajże chyba nimi nawet. Czy to była Ada? Albo Ada, albo jeju, Kitulec? I teraz nie pamiętam, która z nich. No. Kurde. Albo Kasia, albo Ada. Ale chyba u Ady widziałam. Ona chyba używała, robiła chyba makijaż. Nie pamiętam teraz, patrzcie. Ale zainspirowałam się YouTube'em w każdym razie. Chyba u Ady tak obstawiam, że chyba robiła makijaż sobie jakby tylko tymi stickami i była zadowolona. Także możemy tutaj używać czegoś jako korektor, jako kontur, jako bronzer i tak dalej. Ja wybrałam dwa odcienie po to, że tego użyję. Tu mam numerek 190 i to jest, słuchajcie, Beige Dior. I używać go będę jako podkładnik. A ten tutaj 220 Caramel będę używać jako bronzer do wykonturowania twarzy. Zobaczymy. I to jest Infallible Stick School, coś tam, długa nazwa, nie chcę łamać języka. L'Oreal 8,99 i jeden, także 1,89, no także no dwa macie 18 funtów, no ale macie i podkład, i bronzer w jednym, i trzeci możecie, czyli jako korektor możecie na przykład sobie wybrać za free. Więc myślę, że to i tak nie jest źle, a taki jeden stick Wam starczy na bardzo długo. Ja bardzo przepraszam za zmieniające się światło, ale synek jest w kuchni, więc sobie zapalił światło. Stąd te żółty tutaj, żółta poświata, ale w sumie nawet lepiej. Nie, zostaw, misiu. Zostaw, bo mnie wtedy świeciło z tej strony i myślę, że było mnie lepiej widać. Dziękuję.
No, mimo wszystko chyba lepiej. Także to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o Super Draga. Tak, no i o. To jedna rzecz była z Bootsa, sorry, to było z Bootsa. Także to było Super Draga, czyli paletka ta I Heart Revolution, czyli ten Wunder i te dwa sticky. Także to tak to wyglądało. Teraz rzeczy z Bootsa. Pierwsza to właśnie była ta number 7 z przeceny. Kolejna rzecz z przeceny, słuchajcie, z NYXa. Wiem, że to też kosztuje bodajże coś koło chyba 14 czy 15 funtów. To jest taki produkt, nie wiem, czy Wam znany. NYX, to się nazywa Total Control Drop Foundation i to są niby kropelki, które dodajecie do Waszego podkładu i powodują, że w zależności od ilości kropelek zwiększa Wam się jakby cover, czyli krycie. Wersja light to są dwie kropelki plus, medium to są trzy kropelki plus, full coverage, czyli znaczy cztery kropelki plus. Tak to by wyglądało. Nie wiem, czy to będziecie widziały. Tutaj nie mam opcji zooma. Także jest taka kontrolka, jest taka pipetka. Zobaczymy. Zmieszamy. To jest w konsystencji całkowicie białe. Takie bardzo rozjaśniające, bym powiedziała w ogóle. Także zobaczymy, jak się to u mnie sprawdzi i spisze. Chociaż ja nie mam do ukrycia żadnych niedoskonałości, ale będę chciała to przetestować, jak to się sprawdzi z podkładem. Czy to nie sprawi, że gdzieś tam będzie nas zapychać? Rzecz bardzo ciekawa, słuchajcie, dla mnie. W takiej, słuchajcie, buteleczce, w takiej fajnej kapsułkowej, nie kapsułkowej, takiej beczułkowej, nie wiem jak wam to powiedzieć. Nie wiem, czy widziałyście, L'Oréal Paris wymyśliło nowy tusz, ja go widzę pierwszy raz, Mascara Black i nazywa się Unlimited Mascara, czyli jak internet, nieograniczona, bez ograniczeń, znaczy, o może tak, tak wygląda ta maskara, taka beczułka i polega ona na tym, że słuchajcie, wyciągacie tutaj, jeżeli chodzi o szczoteczkę, wygląda naprawdę obiecująco, szczoteczka wygląda w ten sposób, jak taka choineczka trochę, ale co jest tu fajnego, słuchajcie, ściągacie to zabezpieczenie stąd i tu możemy sobie dopasowywać tą szczoteczkę, czyli ona ma takie tutaj ruchome ruchawy, chciałam powiedzieć. No nie będę teraz się malować na wieczór, ale patrz, jakie fajne. Patrz. No takiej kulce to jest i to się rusza. No i tu jest właśnie zabezpieczenie jak na perfumach często. Czyli tam przy tym atomizerku. No, także taki tusz, on generalnie ma i wydłużać, i pogrubiać, i co on tam jeszcze Oli miał robić? Boże, ile tam było rzeczy wymienionych. Mama, Zaraz, kochanie. co tu kończysz? Daj mi chwilkę. Dobra. On miał naprawdę dużo tam rzeczy do zrobienia, bo i pogrubienie, i wydłużenie, wszystko, generalnie do wszystkiego. Także zobaczymy, będzie test na kanale, wyczekujcie. Cena tego tuszu to chyba też coś koło 8. To są sticky 8,99, L'Oréal Infallible też stick 8,99. Gdzie jest ten? A gdzie jest? Jezu, wiecie co, ręka mi swędzi lewa dzisiaj, normalnie już trzeci raz, na kasiorę chyba. Przydałoby się znowu jeszcze, czemu nie? Nigdy za wiele. L'Oréal Unlimited, to ja nie wiem. Gdzie ty, blondynko, szukasz, jak to było w Butcie? Czekajcie, pomotałam się. Chodź do Menams. Nie mam paragonu z Butca chyba, czy mam? Mam. NYX. Pędzelek za 9, to Wam zaraz pokażę. Eyelash Color Number 7 za 7,50. No wiecie co, nie mam tego tuszu. Nie policzyli mi go? Oli, gdzie ja kupowałam? Nie, no w Butcie kupowałam. Nie policzyli mi tuszu chyba. Ty pamiętasz? Mam tu coś takiego. High-end. Co to było w Butcie za 14,50? Co ja miałam? To było za 14. To było, a za 35 była ta paletka. Wiecie co? Ja nie wiem, albo mi nie policzyli tego tuszu, chyba się machnęli, bo ja go nie mam nigdzie na paragonie. Ale czekajcie, bo to w takim razie jak to jest? 35. A, tu jest, dobra, bo to chyba zaoszczędziłam przy nim 2 funty, coś takiego. Tak, 10,99 jego cena, teraz była promocja, zaoszczędź 2 funty, czyli 8,99. Ten u góry tutaj jest, dlatego go nie zauważyłam nad tą linią. Także 8,99 mi nie wyszedł, a normalna cena 11. Także to. Rzecz kolejna, jaką kupiłam, bardzo chciałam, słuchajcie, hulę. Bardzo chciałam spróbować sobie ten bronzer. Regularna cena pełnowymiarowego, jak wiecie, to jest kwota 22, chyba 50. Mini wersja 12,50.
Możecie kupić też w takiej szafie wybrane, tylko są produkty 3 za 25, a ja za 14, chyba właśnie 50 mam 3 produkty. 3 produkty, jednym będę mogła się na pewno tutaj z kimś podzielić, a dwa będą, przepraszam, coś mnie dusi gardło. Tym się podzielę, bo mam i oryginalny pełnowymiarowy i mam też w próbce takiej właśnie dokładnie. Także myślę, że tym to się właśnie podzielę. Jest to WhatsApp najfajniejszy w zimnym odcieniu, słuchajcie, rozświetlacz. Tu mamy Hula wersję, słuchajcie, do konturowania w sticku. Z chęcią przetestuję w kremowej konsystencji, w kremowym wydaniu. No i Hula Benefit, taka ilość, ale uwierzcie mi, że mi to wystarczy. Wiecie, ile się używa bronzera? Ja nikogo nie maluję, maluję tylko siebie. Tak wygląda, Hula jest Wam znany. Nie wiem czemu wącham, pachnie pudrowo. Także taki zestawik cudowny, fajny za 14,50. Także bardzo się cieszę, rękami strasznie, ale to strasznie swędzi. Masakra. Na stoisku Smashboxa, tada, zakupiłam dwie rzeczy. I to jest to moje szaleństwo, o którym chyba wspomniałam na live'ie, że to jest moje szaleństwo. Podpatrzyłam tą paletkę u dziewczyn, u Zuzi z La Make-up Bella. Nauczyłam się je. Chyba nawet u Ady, nawet chyba u Kitulca i w ogóle nie wiem, czy nawet jeszcze nie u... Nawet nie wiem, czy nie u Katosu. Nie wiem, ale kilka już dziewczyn widziałam z tą paletką i tak zazdraszczałam i teraz sobie ją sprawiłam. Była jako nowość Smashbox The Cali Contour, kalifornijski chyba, ja nie wiem. Słuchajcie, wiem, że paletka jest ciężka ogólnie, naprawdę jest ciężka, jest przepięknie wydana, taka tutaj połyskująca, złota Smashbox i mamy tutaj bardzo ciężkie, bardzo porządne lusterko. Mówię porządne, bo jest bardzo ciężkie. Fantastyczna rzecz, że można wygiąć, ja to uwielbiam i w sumie zapoczątkowała tą wygodę Maxi w sumie, także Asia. No i słuchajcie, tak to wygląda. Wiem, że kolory teraz nie są tutaj w pełni oddane, bo ciemno, ale są przepiękne. Mamy bronzery, mamy róż taki ciemniejszy. Ja mało różu używam, więc ja to będę stosowała do ocieplenia twarzy. Mamy taki fajny rozjaśniający cień, nawet można powiedzieć, że podług brwiowy. I dwa bronzery rozświetlające, co pokażę Wam po swatchu, jak będzie światło dzienne. Także to jest moje szaleństwo i jest to moja pierwsza rzecz kosmetyczna ze Smashboxa, którą kupiłam sobie sama. Miałam paletkę ze Smashboxa, z tej wersji takiej, wiecie, coś tak przymieniały. Dostałam ją od Darii. To była jedna rzecz i miałam też pomadkę od Darii w kolorze takim trochę może nie moim. Ja się chyba nawet z Wami, ja chyba ją miałam, nawet dałam ją na wyprzedaż, bo to nie był mój kolor, ale miałam ze Smashboxa od Darii. I co jeszcze? I coś miałam chyba, nie wiem, czy nie ze Smashboxa. Nie, to z Maka miałam od Asi, które też nie mam w sumie. Maka nie używam, nie kupuję. Także The Cali Contour, Shape, Bronze i Glow. Super, mega się cieszę, mega się jaram, 35 funtów, chyba najdroższy mój zakup, poza Urban Decay'ami, tymi Naked. Fantastyczna rzecz, mega się cieszę, mam nadzieję, że będzie dla mnie odpowiednia. Jak mówię o Smashboxie, to dostałam gratisy, w gratisach dostałam tak. Smashbox Photo Finish Foundation Primer Radiance z kwasem hialuronowym, coś bardzo ciekawego. Ogromną chęcią przetestuję, dostałam dwie próbeczki, także na pewno przetestujemy, jakby się spisało to u mnie fajnie, myślę, że byłabym skłonna po prostu sobie coś fajnego, nowego zakupić. I rzecz kolejna, której nie kumam i muszę o tym poczytać, jest to jakiś Photo Finish Lid Primer. Ja nie wiem, dajcie mi znać, ale to jest biały i czarny, ja nie wiem o co chodzi. Powiedzcie mi, co to jest, może Wy będziecie się znać, wiedzieć. Ja muszę o tym poczytać, żeby wiedzieć, co to jest. Takie dwie saszetki dostałam podwójne. I rzecz ostatnia, jaką dostałam, taką słodką, maluteńką wersję mini smashboxowej pomadki. Nie mam tu kolorku chyba, czy mam gdzieś, nie wiem, chyba szóstka. Not for sale, tu zdrapane, bo pani mi otwierała, żeby mi pokazać, a kolorek jest... Taki też nie widać, będzie bardzo ciemny przy tym świetle, nudziakowy, taki przygaszony, różowy. Także będzie test, robi się coraz ciemniej. Oli, zapal światło. Trudno, będę przerzucona. Normalne. Nic, to nie poprawiło, słuchajcie. Najgorszej jakości chyba haul. I dobrze, przejdźmy szybko już do końca, zakończę ten haul, bo już niestety
Jest już ciemno. Pędzelek kolejny, jaki zakupiłam, to jest 17 z Nyxa do blendowania i 16 też mam i ten, tę 16 już używałam. Jest fantastyczna, faktycznie z polecenia Ilony z kanału Ilona Beauty by Me, której serdecznie dziękuję, a się namacham. I dokupiłam 17, także super, 9 funtów. I rzecz ostatnia z Debenhamsa, za jaką dałam 10 funtów, nie wiem jaka jest regularna cena. Jest to Urban Decay Quick Fix Hydra Charged Complex Priming Spray. No, tak chciałam ładnie zaakcentować, że aż mi nie wyszło. Także pachnie kokosem, co mi się... No, jeszcze zakrętka. Pachnie kokosem fantastycznie, także będziemy używać. Będę się uczyć, będę się dokształcać, będę ćwiczyć dla Was makijaże. Także... Tyle. To są wszystkie moje zakupy, jeżeli chodzi chyba o kosmetyczne. Tak mi się wydaje, że chyba wszystko. I jeszcze jedno cudeńko, jakie do mnie jeszcze trafi, bo zamówić musiałam online, ponieważ wszystko było wyprzedane. To jest to coś z szafy i z tej kolekcji Włada, nie wiem jak się to wymawia, z tej ze Smashboxowej, z tymi kwiatkami wyrytymi. Zakupiłam rozświetlacz, ten golden, taki piękny, bo były trzy odcienie. Jeden jest taki mieniący się, drugi był bardzo zimny, ton taki bardzo jasny, złoty i ten taki neutralny, piękny, taki złoty gold ja wybrałam. One były wszystkie wyprzedane. Pani powiedziała, że jeszcze gdzieś tam znalazła na stoku online. Już, kochanie. Także jeszcze będę miała ten rozświetlacz i cena tego rozświetlacza to 30 funtów. To są moje dwa najdroższe produkty, słuchajcie, z całych zakupów. Także dwa produkty i słuchajcie, to jest już dla mnie 7 dych. To jest po prostu szaleństwo. Szaleństwo totalne. Także to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Z jakimś holem takim może odzieżowym przyjdę innym razem. Musiałabym pozbierać te rzeczy, bo synek nosi już ciuchy, Oli już jest też w tych ciuchach, Tomasz zabrał swoje rzeczy, które kupiłam Wam. Ja tylko mam sobie. No, a koszulka Messi chyba jest w praniu i się suszy. Czemu? No bo ubrudziłeś i dałeś mi do prania. No, także z ciuchowymi przyjdę po prostu next time. Dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi. To był bardzo długi haul. Bardzo Was przepraszam, że w takiej jakości świetlanej. No, ale niestety nie miałam jak. A bardzo chciałam Wam to nagrać, bo... A, szampon! Stoi największy! Patrzcie, oczko mi puszczał. Mówiłam Wam. Cocoa Butter Formula z Palmersa. Zaawansowana kokoła... Zaawansowana formuła z cocoa butter, czyli z masłem kakaowym. Pachnie cudnie masłem kakaowym. Tak jak tamto kokosowe kokosowym. Polecam serdecznie. Ja myślę, że w ciemno będzie super. Także on jest naturalny, cocoa butter, bez sulfatesów, bez parabenów, bez tych wszystkich mineralnych olejków i tak dalej, no gluten. Także super ekstra, cała sama natura w szamponie. Także cena szamponu coś około pewnie 3-4 funty. Szczerze nie wiem. Może Wam powiem. Palmers 3,99. No i to już jest wszystko. To już jest koniec. Nie ma już nic. I jesteście wolni, możecie iść. Ja też idę, lecę już do dzieci, bo tutaj synek już na mnie patrzy i czeka i chce oglądać, włączyć głos. No, także żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi i mam nadzieję, że mój haul się Wam spodobał i że się czymkolwiek będziecie mogły zainspirować. Jak tak, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli coś kupicie za moją namową, za moją tutaj rekomendacją, inspiracją, to możecie wstawiać fotki i oznaczać mnie na Insta albo na Insta Story. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się, buziaki. Pajo! Pajo!